1949. Wtedy dokonano pierwszych wpisów do księgi pejmarzowej księgi zbiorowej. I pierwszą książką, jaka została napisana, nosiła tytuł Myśli o Nowej Polsce. Nie wiemy, gdzie dokładnie mieściła się wtedy biblioteka i kto był pierwszym dyrektorem. Źródłem moich informacji były wywiady z osobami, które biblioteka zapadła w pamięci. I z rosłą z panią Alicją, starą, znowu młodecką, dowiedziałam się, że na latach 1956-1957 rektorska biblioteka mieściła się w prywatnym domu u państwa Wierzyńskich na ulicy Piaski. Wówczas pracowała w nim pani Alicja. Następnie biblioteka zmieniała swoje logo i przeniesiona była do Urzędu Miejskiego na ulicy Warszawskiej. Zarządzała wtedy pani Lucja Radykowska. Później znów została przeniesiona do domu osób prywatnych. Państwa Kuczyńskich na ulicy Warszawskiej, państwa Doliwa, również przy ulicy Warszawskiej. Następnie do kamienicy na ulicy Warszawskiej, gdzie również działał dom kultury w tej godzie. Ostatecznie biblioteka zagościła w budynku podawnym ośrodku zdrowia, czyli przy ulicy Warszawskiej 9. Kolejni dyrektorzy po pani Radykowskiej byli to pani Anna Rękiewicz, pan Zygmunt Dziądziak oraz pani Krystyna Przydulska. No i obecnie pani Arciszewska. Biblioteka Publiczna w Rejgrodzie jako samorządowa instytucja kultury została utworzona uchwałą Rady Miejskiej w Rejgrodzie 21 listopada 2005 roku. Wcześniej nosiła nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rejgrod, a w latach 60. i wcześniejszych Miejska Biblioteka Publiczna w Rejgrodzie. Od prawie początku swego istnienia Rejgrodzka Biblioteka posiadała dwie podległe filie, które istnieją do dziś, czyli filię w Woźniusi i filię w Będzie. Wówczas każda z filii miała nadzór nad punktami bibliotecznymi. I tak w latach 70. i 80. było ich najwięcej. Filia Woźniusi posiadała punkt w Orzechówce, w Karczewie i w Kuligach. Natomiast filia Będzie w Bieprzy, Ciszewie, Kosówce, Kozłówce, Mieczam, Pieczykowie, Rydzewie, Sołkach, Stoczu, Włodce Małej, Turczynie. Nad punktami w Czarnej Wsi, Wolga, Rybczyźnie, Kosiła, Skrocki, Czupała Biblioteka z Rejgrodu. Owe punkty, które wymieniłam, mieściły się przeważnie w domach prywatnych. Pracowali w nich społecznie oddani czytelni w Kurdzie, którzy byli wynagradzani raz na kwartał skromną symboliczną nagrodą. Według sprawozdań, których doszukałam się, księgozbiór Rejgrodzkiej Biblioteki z roku na rok powiększał się. Na przestrzeni lat zmieniało się oblicze biblioteki. Myślę, że dzisiejszy dzień jest doskonały do tego, by móc zaprezentować działalność współczesnej biblioteki, bo do takiej Rejgrodzka należy. Biblioteka już dawno przestała kojarzyć się tylko z książką, choć to ona nadal zajmuje w niej najważniejsze miejsce. Nie ma bowiem biblioteki bez regałów, obok których można stanąć, aby poszukać coś dla siebie, przejrzeć, dotknąć, poczuć ręce, a potem zatopić się na długie godziny w lekturze i wyobraźni, bo nic takiego nie rozwija i nie wzbogaca, jak umiejętność przenoszenia się światła handlu książkowych kartek. Nasze biblioteczne zbiory, a jest ich około 15-100 tysięcy, gwarantują takie emocje. A liczba czytelników, która w tym roku zwiększyła się i wynosi prawie 500 osób, i wypożyczony woluminów potwierdzają ten wniosek. Z zasobów naszej placówki korzystają dzieci, młodzież, osoby dorosłe, ale przede wszystkim seniorzy, którzy czytelnictwo traktują na szczęście, jak
kultury i dziedzictwa narodowego, pozwolimy na dostrzeżenie w ostatnich latach księgozbioru o rynkowe nowości. Jak wspomniałam wcześniej, biblioteka nie jest już kojarzona tylko z książką. Uczestniczymy w wielu projektach, z których pozyskujemy środki na działalność kulturową. W ostatnich 3 latach zdobyliśmy granty w wysokości 35 tysięcy złotych. Projekty kierujemy do dzieci i młodzieży. Włączamy w nie rodziców i seniorów. Chociażby ostatnie przedsięwzięcie związane ze sztuką kapiołkową, w której uczestniczyli przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami. A wkrótce będziemy wystawiać zamineczkę wspólnie z młodzieżą, z seniorami. Aktywnie przyłączamy się do akcji ogólnopolskich, takich jak Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Akcja Rządu, Mądrzy Cyfrowi, Mała Książka Jeden Człowiek, Noc Bibliotek i wiele, wiele innych działań, które cieszą się dużą popularnością wśród młodego pokolenia. Przystępujemy do konkursów na sztabach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Ostatni, jaki odnieśliśmy sukces, to 3. miejsce w konkursie wojewódzkim organizowanym przez Książnicę Podlaską Biblioteka Miejska i Innowacji. Podejmujemy ciągle nowe zadania. Mamy świadomość tego, by przyciągnąć czytelnika do biblioteki, musi ona posiadać i wzbogacać ciekawą ofertę. Chcemy w pełni uczestniczyć i dbać o rozwój społeczno-kulturalny w gminie Rajdów. Chcemy upowszechniać czytelnictwo wśród lokalnego społeczeństwa. Szanowni Państwo, życzę Wam, aby książka była zawsze nierozłączną Waszej towarzyszeniu, a biblioteka miejsca przyjazna każdemu. Pan
podziękować. I też pochwalił Pan, że przeczytam życzenie, które tutaj ręce Pana adresuje, że Pan dyrektor nie ma alternatyw. Także dyrekcja oraz pracownicy Książnicy Podlaskiej w Jastrzębiu składają Panu najserdeczniejsze podziękowania za wspieranie biblioteki publicznej w Gajdocie. Dzięki Pańskiemu zatroskaniu biblioteki nie zostały zepchnięte na margines i znalazły trwałe miejsce w Krajobrazie Kulturowym Gminy, służąc lokalnemu społeczeństwu. Liczymy, że nadal nie zabraknie serdeczności wobec skarbów wiedzy. Życzymy pomyślności w działaniach, którzy zdrowia o zmierzu osiągnięciu i zawodowym. Że Panie Burmistrzu, ja również chciałabym pogratulować tak prężnej instytucji kultury, gdzie biblioteka naprawdę świetnie się rozwija, uzyskuje środki pozabudżetowe, realizuje różne projekty kulturalne, realizuje przedsięwzięcia na społeczności lokalnej i tutaj też została nabrana trzecie miejsce za przedstawienie bardzo ciekawego pomysłu właśnie działań pod hasłem Biblioteka Miejskiej Innowacji, również była rada w poprzednim latach. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak prężnej biblioteki. Dziękujemy Państwu za zaproszenie i też z okazji właśnie zbliżających się świąt. Chciałabym wszystkim Państwu życzyć zdrowych, rodzinnych, radosnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Prezent, który
roku, gdzie tak się wybieramy, szykują nam członkowie warsztatu, uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej. To jest wyjątkowy prezent wykonany przez cudownych ludzi. Jeśli tak może sobie zapytać. No i oczywiście coś do poczytania, nie byłoby w bibliotekach, no to musimy coś takiego. Szanowni Państwo, 70 lat to piękny
stara się utrzymywać na dobrym poziomie bibliotekę. O jej będzie mówił pan burmistrz, ja chciałbym bardzo serdecznie w imieniu samorządu województwa pogratulować. Wierzę, że biblioteka będzie się rozwijać, wierzę, że będziecie mieli wiele dobrych programów, że odciążycie młodzież od komputerów, że ludzie, którzy, że liczba ludzi korzystających z biblioteki, mieszkańców Krajowego będzie się tylko zwiększać. I to, że też będziecie współpracować z samorządem województwa podlaskiego, tutaj dobry przykład, właśnie Książnica Podlaska, to jest właśnie jedna z największych, można powiedzieć, bibliotek książnic, organów bibliotecznych na terenie województwa, którymi zarządza właśnie Sejm Województwa Podlaskiego i zawsze dobry kontakt z Książnicą Podlaską. Każdy bibliotece, można powiedzieć, się opłaca i wierzy, że również rajon będzie to czynił. Dobrze, że dzisiaj przyszedłem, bo fajnie, że dzisiaj dowiedziałem od pana Sobolewskiego dotyczące historii rejonu. Ja zawsze jak tutaj jestem, staram się coś ciekawego z historii rejonu wyciągnąć. A ten film Szmugle w rajonie, o którym mówił pan Sobolewski, rzeczywiście potrzebuje, książka jest i wierzę, że może jeżeli jest przetłumaczona na język polski, to może kiedyś dokonamy takiego przygotowania. Taki też, tak? Myślałem, że te autobusy. Autobus samochód jest na środku tego placu, teraz muszę przestawić. I proszę Państwa, ale dobrze, że warto, dobrze, że jezioro jest 2 metry opuszczone w tej chwili, proszę Państwa. To jest tragedia, także każdy deszcz jest potrzebny. Także drodzy Państwo, myślę, że tutaj dobry ten wywód odnośnie książki o Regrodzie. Myślę, że też biblioteka powinna się postarać o to, żeby wszystko, co na świecie jest o Regrodzie i jest zawarte w książkach, to dobrze, żeby tutaj się znalazło, bo to są książki niemieckie, to są książki polskie, ale to są też książki amerykańskie, Żydów, którzy tutaj funkcjonowali i od czasu do czasu piszą o Regrodzie. Także Andrzej Szmugler w Rajnie, dobrze byłoby panie burmistrzu przetłumaczyć, ściągnąć film, mimo że na dniach Rajgorodu byłaby okazja, aby szerszej publiczności przedstawić. Proszę Państwa, muszę przestawić samochód. W związku z tym bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Marię jego życia, no jest bardzo dużo błędów, ja sprostowałam z mężem,
ja nie tylko byłam nauczycielem, ja byłam również przewodnikiem muzeum. Wspólnie z mężem stworzyliśmy Muzeum Woli Oczwiejskiej w miejscu urodzenia Henryka Sienkiewicza. Tam spędziłam młode lata swojego życia. No i te starsze, tej chwili już w Siedlcach jest Hernaner, który w siebie jest dyrektorem tego muzeum. Nie wiem, czy będzie dalej, bo kończy mu się kadencja, a w związku z tym, ale to, co zrobiliśmy, pozostanie w pamięci. Ja chcę jednak mówić o Henryku Sienkiewiczu. Tylko jeszcze wspomnę, że kiedy byłam inicjatorem, ja współorganizatorem ogólnopolskich zlotów szkół Henryka Sienkiewicza. Teraz byliśmy w Poleńsku, nie wiem, czy szkoła tutaj była z rejonu. Byliśmy w Poleńsku po raz drugi, ale za pierwszym razem, kiedy był zlot w Poleńsku, to właśnie bardzo serdecznie przyjął rejon uczestników, którzy udawali się do Poleńska na zlot szkół sienkiewiczowskich. To było, ja nie byłam wtedy, ja byłam na tym ostatnim, ale to prawdopodobnie było tak pięknie zorganizowane przez szkołę sienkiewiczowską, że kiedy jechaliśmy tu w Siedlec na maju do Poleńska, to właśnie wspominali ci, którzy już kolejny raz jak ciepło byli przyjęci i chcieliby jeszcze być w rajprodzie. Dlatego też ja przyjęłam to zaproszenie, bo jeżdżę po bibliotekach w całej Polsce prawie, no tak się składa, że moje książki, które ja piszę, to są zupełnie inne niż te, które wy macie w bibliotekach. Dlaczego te moje książki są tak popularne? Dlatego, że ja jako polonista, a jednocześnie autor twórczości Henryka Sienkiewicza, bo myślę, że chyba znam przez 50 lat, ja, która uczyłam języka polskiego, a jednocześnie, jak wspomniałam, byłam przewodnikiem muzealnym i w dokumentach. W dokumentach używaliśmy w mężu, pokonywaliśmy dziesiątki kilometrów, najpierw wieżu, później rowerami, wozami, żeby zdobyć jakiś dokument. Także w muzeum na przykład mamy taką rzecz, nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Woli Oczwiejskiej. Jest to wspomnienie Janki Henryka Sienkiewicza, która nie umiała pisać i czytać, od drugiego miesiąca życia Henryka Sienkiewicza opiekowała się, bawiła Henryka. Do 15 roku życia nim się opiekowała. I później, kiedy on już był, no, już takim chłopcem większym, była gospodynią w różnych parafiach. I to przyczyniło się do tego, że kiedy Henryk Sienkiewicz stał się tym, może jeszcze nie, bo się nazywany jest niekoronowanym królem Polski, Henryk Sienkiewicz, za swoją twórczość, to ona opowiadała, jak on się zachowywał jako dziecko. I my, na podstawie dokumentów, które ksiądz pisał, a ona tylko krzyżyki stawiała, możemy poznać dzieciństwo Henryka Sienkiewicza. A więc obalamy mit, że nie znamy dzieciństwa Henryka Sienkiewicza. Naprawdę znamy. Naprawdę. I to dokumenty mamy, posiadamy. I dlatego jak Państwo będą chcieli przekonać się, to jest właśnie moja książka, która uzyskała, no takim, bym powiedziała, dużą, dużą popularność. Dlaczego ona? To jest pamiętnik mojego życia, że o Henryku Sienkiewiczu. Bo ja w inny sposób podeszłam do twórczości. Mam dużo książek o Sienkiewiczu pisanych, ale ta naprawdę stała się bestsellerem. Dlatego, że to jest książka, jak tutaj jest napisane, dla 9, dla 5, do 105. I tak jest. Znaczy, no, jeżeli ja piszę, piszę w taki sposób, że jest obrazek, a mało treść. Jest, o tak wygląda. A więc przez obrazek trafia do czytelnika. Mały, średni i tych już
To jest właśnie, rozpoczynam od dzieciństwa Henryka Sienkiewicza. Na przykład tu urodziłem się we wsi Wola Łączejska 5 maja 1846 roku. Jest dworek. Tu jest od 2 dni po urodzeniu 7 maja zostałem ochrzczony kościołem fundowanym przez moich pradziadów. I ten kościół jest. To jest ten kościół, który stoi właśnie, pobudowany został po bliskiej okrzeli i mało treści, a jest chronologicznie wszystko piękne i zgodnie z dokumentami. Dalej, szczytnica, którą tu Państwo widzicie. Dziękuję. Szczytnica, którą Państwo tu widzicie, to jest oryginalna, ta z której się chcielibyśmy uczczono. To jest ta nianka, może tutaj to nianki wyjątkowo nie wzięłam, ale na końcu ją mamy, kiedy się Sienkiewicz umiera. To jest ta nianka, która miała 15 lat, gdy się Sienkiewicz rozpoczynała bawienie Sienkiewicza, małego chłopca, 2-miesięcznego. A tak wyglądała, kiedy oddawano do użytku ten kopiec, bo w okrzeni pobliskiej jest kopiec usypany w uczci Sienkiewicza. I na oddaniu tego chłopca była nianka Sienkiewicza, Aniela Głębiowska, która miała 108 lat. 108 lat. To jest ta nianka. To jest ten dworek, który my stworzyliśmy w Węgrzech. To jest właśnie tutaj, gdzie Sienkiewicz pochowany. To jest właśnie ksiądz, który Sienkiewicza jakby przy zgonie. Wszystko, co dotyczy pustyni i puszczy, o miłościach Sienkiewicza, o wszystkim, ale to jest ujęte w ten sposób. Myślę, że nawet księżnicy, która jest, macie wszystko, ale chyba mojej książki nie macie, bo to jest w ten sposób. I naprawdę kupują biblioteki i dlatego już w tym tygodniu byłam 2 razy w bibliotece. Kupują szkoły na gminie i studenci, pięknie nagrany jest audiobook na podstawie tej książki, gdzie przyroda jest pokazana w tak doskonałym świetle, jeżeli coś jest, że on na przykład o tym, że kochał się mieć przyrodę, to tam odgłosy ptaków, zwierząt, to wszystko jest na rzecz języka polskiego i nie tylko. Tak do zaśnięcia też ten audiobook jest niedawno dopiero. Ale ja nie będę tylko tutaj panu burmistrzowi dziękuję, czyli wszystkie i miłości, i twórczość, to wszystko jest. I nawet matki Sienkiewicza, to okrzej, tu jest miłość, która powiedziałam, działalność polityczna, społeczna, polityka, on się raczej nie wiedział, no mamy tu w tej książce. Ale ja mam po Sienkiewiczu mówić, dziękuję panie burmistrzu bardzo, są recenzje, można się pochodzić. Proszę Państwa, ja nie wiem, na jaki temat mówić. Czy dzieciństwo Henryka Sienkiewicza, czy miłości były najczęściej? O miłościach? O miłościach. Nie ma sprawy, dobrze? O miłościach. Mówi się, że Henryk Sienkiewicz wybierał tylko Marię. Nie! Bo gdybym Państwu zaczęła tu przytaczać jego miłostki, to była i Barbara, i Klaudia była, a Barbara Mańkowska, to właśnie z którą Sienkiewicz troszkę romansował, to jest prawnuczka generała Dąbrowskiego. Nawet z takimi osobistościami, a więc Henryk Sienkiewicz. Pierwszą miłością Henryka Sienkiewicza była kuzynka jego, Ola. Ola z Burca, niedaleko Burca, tego Burca, który Sienkiewicz ukochał ponad wszystko. I w dzieciństwie ślubowali sobie, że jak dorosną, to się pobiorą. Ale kiedy dorośli, to czar prysty, Ola wyszła za kuzyna Joachima Lelewela, a Henryk Sienkiewicz szukał innych miłości w Warszawie. Pierwszą taką poważniejszą kobietą w jego życiu, którą pokochał, była Maria Kelleruna. Maria Kelleruna właściwie piękna osoba i bardzo szlachetna, uczciwa i szalenie kochająca Sienkiewicza.
obecny był ojciec Henryka Sienkiewicza. Zaręczyny były w roku 1874. A matka Henryka Sienkiewicza zmarła w roku 1873, jak zrobiła spoczywanie daleko w Wole Oczeńskiej. I to właśnie podczas zaręczyn Henryk Sienkiewicz ofiarował nam wiele równy, córce bardzo bogatego człowieka znanego, a poznał ją dokładnie u ciotek swoich w zakonie kanoniczym w Warszawie. Tam przebywała jego ciotka Konstancja, która była matką przełożoną. I przebywała ciotka Bierzyńska, zakonnicą była. I one obie wyswatały ten związek między Henrykiem a Marią. Maria od razu, od pierwszego spotkania w zakonie, wiedziała, że to jest ten i on będzie chyba tym jedynym. Zaręczyny są bardzo skromne, ale jest ojciec i wtedy to właśnie Maria ofiarowała się Filiczowi piękny pierścień z ogromnym szmaragdem i wysadzany diamentami. Maria tego jest. Zgubił ten pierścionek, a on ofiarował jej pierścionek z marką swojej matki. Zgubił pierścień zaręczynowy. Jakaż była niezadowolenie było ze strony państwa kelerów, którzy posądzali młodego, początkującego liberata o to, że sprzedał ten pierścionek. I pan keler zdecydowanie domagał się od córki, żeby wyraziła zgodę na zerwanie zaręczyn. Nastąpiło, w lipcu były zaręczyny, a już w sierpniu były już zerwane zaręczyny. I to właśnie z winy ojca. Ciekawa rzecz, że Henryk Sienkiewicz przez 5 lat nie chciał się wiązać z żadną kobietą. Tak ta miłość i to rozstanie, i ten skandal wokół tego był tak duży, że nie chciał z nimi. W każdym razie było kiedyś tak, zdarzyło się, że się spotkali. W parku on spacerował i ona szła samotnie. I wtedy Henryk Sienkiewicz urwał muchamiec, bo była właśnie taka pora, że muchamca doszedł do niej. To była pierwsza i ostatnia, i ostatnie jej spotkanie. Ten buchanie wziął buchaniec i doszedł do niej i mówi: oto słowo kobiet XIX wieku, i mównął na nią, na czarną suknię. Ona po słowach napisała to, że zawału nie dostała, że serce mnie pękło żalu. To cud. O tak pożegnał ją dmuchawcą, tym właśnie. Drugą miłością Henryka Sienkiewicza, taką poważniejszą, była Maria Sienkiewiczówna, pierwsza żona Henryka Sienkiewicza. Bo spotkał ją wtedy, kiedy był przerwał naukę w klasie naturalnej. Później na studiach był, również przerwał, najpierw prawniczych, czyli medycznych. Oj, 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 tutaj dzieci nie ma, to mogę powiedzieć, że Sienkiewicz był bardzo słabym uczniem. Miał tylko piątki zawsze z języka polskiego i zawsze z historii. Natomiast matematyki to jak tylko wiedział gimnazjum, że już mu się nie powiedzie, to najchętniej zmieniał gimnazjum z tego. Także, ponieważ był bardzo dobry z polskiego, już w dzieciństwie zawsze był za 9 lat już ksiądz Marczewski przepowiedział mu przyszłość, kiedy przeczytał jego opowiadanie Henryku, z ciebie jeszcze będą ludzie. Ale powracam do Marii. Kiedy więc był w Szczawnicy, zobaczył piękną Marię i jej siostrę. I to jest, było to coś, ale nie mógł dojść, nie wypadało dojść do niego, do niej i powiedzieć: jestem tym Henrykiem. Nie, nie, nie. On się dowiedział, że ona
wyjeżdża do Enecji z rodzicami, żeby podreperować swoje zdrowie. Henryk Sienkiewicz znalazł pretekst i środki na to, żeby podążyć za nimi. I niby tak nie przypadkowo, to z Polski są, a więc ukłonił się, przedstawił się, no i zaczęło się. Maria faktycznie była wielką miłością jego życia, ale na tę miłość musiał czekać aż 2 lata. Rodzice, pomimo że bardzo lubili Henryka Sienkiewicza, a Tyś to był takim człowiekiem cudownym, uwielbiał go Henryk, że i tym razem nie miał strony wsparcia ze strony teścia. Dlaczego? Maria miała początki gruźlicy, choroby wówczas nieuleczalne. Obawiali się Państwo przewodniczący, że urodzenie dziecka może właśnie przyczynić się do tego, że ta choroba jednak odezwie się, wie taką dawną siłą, bo cały czas była tylko potęczona. Czekał Henryk Sienkiewicz aż 2 lata i przebywał do nas na naszych stronach w Burcu, w Rudzie. Tam pisał listy, oczekiwał na wiadomość od Państwa wszystkich ludzi. Wiadomość po 2 latach przyszła, wyrażająca zgodę. Henryk Sienkiewicz był tak szczęśliwy. Ślub brali w kościele kanoniczek, tak, w kościele Warszawy. I to był rok 1781. Po roku rodzi się syn, który otrzymał imiona Henry Józef. To właśnie na pamiątkę dziadka, pradziadka, który również nosił imię Józef i otrzymał. Radość Sienkiewicza była ogromna. I wtedy ze szczęścia ma ukochaną żonę, ma dziecko. Po roku czasu, w roku 1873, przychodzi na świat córka, Jadwiga z Konarzynką. I to właśnie już ta, to szczęście nie miało granic. Chciał pisać kronikę szczęścia, ale nim się zabrał, usłyszał wyrok. Maria, która jeszcze nie urodziła dziecka, ostatni już była miesiąca w ciąży, stwierdzono powód choroby gruźlicy. No i już tej kroniki szczęścia nigdy nie napisał. Zaczął jeździć po wszystkich, gdzie tylko możliwych leczniczach, żeby ratować jej życie, zdrowie. I wtedy to właśnie zaczyna pisać Ogniem i Mieczem. I to Maria, ta chora Maria, mobilizuje go do tego, żeby codziennie kawałek przeczytał. I dzięki temu powstaje Ogniem i Mieczem. Tym małym dzieckiem Marii zaopiekowali się rodzice Szepkiewiczowi, którzy wychowali właściwie dzieci Henryka Sienkiewicza. Maria Szepkiewiczowa umiera w 1875 roku. Czy to was to bardzo może tutaj do mnie pochodzić? Znaczy obok mnie. Zapraszam panią Alicję Starą. Panią Zofię Przeszko. Panią Elizę Baczkut. Panią Dorotę Skurgulewską. Panią Ewę Białogrodzką. Panią Szajnę Irenę. Panią Hannę Malinowską. Pana Krzysztofa Mucha i panią Janę Mucha.
nie mogli skorzystać z niego. Proszę pana burmistrza i panią dyrektor o ograniczeństwa wyprzedające publikacji towarzystwa do się głównej Tereska, Tereska dbała o wszystkich, mówimy o TC, prawda?
boteczna, co pani dyrektor powiedziała, ten punkt linii boteczny mieścił się w remizie Świetlicy Miejskiej Woźnej Wsi i to są nowy, to jest nowy obiekt sprzed 3 lat, dwóch nawet. Natomiast punkt linii boteczny w Bełdzie mieści się też w nowym obiekcie, w nowym budynku, na którym również była osoba gmina i to też jest w remizie strażackiej Świetlicy Miejskiej. Więc to tak, żeby była jasna, tak, że dbamy również, wspomagamy hipotekę, i to wspomagamy bardzo dobrze. Nowe obiekty, może nie ma jeszcze za dużo etatów, tak? Ale to wszystko przed nami. Raz jeszcze chciałbym podziękować za zaproszenie, za sukcesy, robisz wspaniałą robotę. Chciałbym pogratulować tym wszystkim, którzy otrzymali się wyróżnienia książkowe i te rzeczy wspaniałe. Szkoda, że ani nie wzięła takiej statystyki ze szkoły podstawowej, gdzie najwięcej książek przeczytano. Ale cóż, to gdzieś tam zaginęło, tak? Takie małe książeczki, które były takie, tak? I chcę im bardzo się podzielić, wszystkie przeczytałem, tak? Tego nie ma. Dziękuję wszystkim, którzy tu jesteście, że skorzystaliście z waszego zaproszenia. Ja namawiam nakłaniam naprawdę, nie ma dyrektora szkoły, naszej szkoły, do zakupu książek, które tam się właśnie sprzedają, jak widzę doskonale, z autografem. Jedno, prawda? No właśnie, zrobię coś z tym, tak? To nie może być. Ja tylko poproszę, my kupimy tego więcej, oczywiście, że biblioteka też mówi, a na pewno kupi dyrektor szkoły imię Henryka Sienkiewicza, bo to musi mieć. To materiał promocyjny, doskonały materiał promocyjny. Chciałbym też pani podziękować za występ i wszystkim dla Janusza, czyli Światowiec Historycznej. Moi drodzy, będę tak, w sensie wiedzy spóźnieni. No cóż, myślę, że spotkamy się w podobnym gronie. Chcemy się też o sobie. No 80 plus jest, tak? Myślę, dziękuję bardzo. Thank you.
Te kwiaty dla Pani są, za to, że Pani zechciała do nas tyle kilometrów przyjechać i obawiać się, że nam coś opowie.